Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał związany z przekopem Mierzei Wiślanej, portem w Elblągu oraz prowadzącej do niego drogi wodnej. Jest problem z dalszym finansowaniem inwestycji. Państwo jest w otwartym sporze z miastem Elbląg. Obecnie jednak widać małe sygnały, które pozwalają myśleć o porozumieniu w tej sprawie. Pojawia się pomysł, aby państwo sfinansowało drogę wodną, zaś miasto Elbląg port. Więcej w dalszej części materiału. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu rp.pl pod tytułem Przekop Mierzei Wiślanej. Elbląg zapłaci za port, a rząd za drogę wodną. Autorstwa pani Kariny Knopstuszyńskiej oraz artykuł na portalu bankier.pl pod tytułem Przekop Mierzei Wiślanej. Pogłębienie rzeki Elbląg dużo droższe niż planowano. Autorstwa pani Agnieszki Libuckiej. Kanał przez Mierzeję Wiślaną to droga morska łącząca Zatokę Gdańską z portem w Elblągu, mający na celu skrócenie, pogłębienie i uproszczenie morskiego szlaku na Bałtyk. Sam przekop Mierzei Wiślanej rozpoczął się w 2019 roku, a otwarcie kanału żeglugowego nastąpiło 17 września 2022 roku. Wyżej wymienione cele przekopu Mierzei Wiślanej nie są jedyne. Jednym z głównych celów było uniezależnienie się od strony rosyjskiej, na której terytorium znajduje się Cieśnina Piławska. Kolejnym z celów było umożliwienie wpływania do portu w Elblągu większym jednostkom. Ten cel jeszcze nie został spełniony. Potrzeba do tego pogłębienia toru wodnego do Elbląga i modernizacji portu w Elblągu. Przez wiele miesięcy trwa spór rządu z miastem Elbląg w sprawie dalszego finansowania inwestycji. Jak czytamy na portalu rp.pl, w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych przy porcie morskim w Elblągu. W dokumencie doprecyzowano funkcję 26 akwenów wodnych na Zalewie Wiślanym. Na części z nich prowadzone są inwestycje związane z budową drogi wodnej łączącej zalew z Zatoką Gdańską, w tym najważniejsza tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60 metrów. Ostatni odcinek tego toru, będący połączeniem z portem w Elblągu, jest przedmiotem sporu między miastem a rządem. Nikt nie chce zapłacić za pogłębienie 900-metrowego odcinka. Port w Elblągu jest własnością miasta, a zarządza nim spółka komunalna. Tor jest natomiast własnością Skarbu Państwa. Zatem według miasta to Skarb Państwa powinien zapłacić za jego pogłębienie, także na ostatnim odcinku. Resorty infrastruktury i aktywów państwowych zaproponowały samorządowi Elbląga sfinansowanie tego odcinka kwotą do 100 milionów złotych, ale w zamian za większościowy pakiet udziałów w porcie. Elbląg nie zgodził się na takie warunki, nie chcąc utracić wpływów w miejskiej spółce. Jak się okazuje, inwestycja może być droższa niż przewidywano, jak czytamy w lidzie artykułu na portalu bankier.pl. Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na pogłębienie rzeki Elbląg. Swoje oferty złożyły 3 firmy, których ceny przekroczyły kwotę, jaką Urząd Morski zamierza przeznaczyć na finansowanie prac, podała PAP, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni, Magdalena Kieszkowska. Jak dalej przekazała pani Magdalena Kieszkowska. Obecnie trwają prace komisji przetargowej, która bada oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Jak dalej dowiadujemy się ze źródła. W ramach ogłoszenia na roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg w 4. etapie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską strona zamawiająca zamierza przeznaczyć na inwestycje około 88 milionów złotych. W postępowaniu przetargowym złożone zostały 3 oferty. Budimex zaproponował cenę brutto 139 milionów 831 tysięcy złotych. Konsorcjum firm FAB Polska oraz Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych wskazało cenę brutto 132 milionów 63 tysięcy złotych oraz trzecią ofertę złożyło konsorcjum firm NDI oraz NDI Sopot. Przedstawiona przez nich oferta opiewa na 131 milionów 456 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że zakończenie wszystkich prac związanych z drogą wodną do Elbląga ma zakończyć się do końca 2024 roku. Wydaje się to dość mało prawdopodobne. Przypomnijmy, że największe spory pomiędzy rządem a miastem Elbląg dotyczą ostatniego około 900-metrowego odcinka, który ma przebiegać do samego portu w Elblągu. Nikt nie chce podjąć się finansowania tego fragmentu. Na razie nie ma porozumienia w tej sprawie. A jak wygląda sytuacja na pozostałych etapach budowy drogi wodnej do portu w Elblągu? Zaawansowany jest drugi etap, czyli obudowa brzegów rzeki Elbląg. Jego istotnym elementem jest most obrotowy w Nowakowie, który został oddany do użytku na początku lipca bieżącego roku. Zakończony został także trzeci etap, czyli pogłębienie toru wodnego na zalewie i wykonanie oznakowania nawigacyjnego. Oczywiście ukończony został również pierwszy etap, czyli budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Kanał ten został otwarty już we wrześniu 2022 roku. Przypomnę, że przy okazji przekopu Mierzei Wiślanej powstała sztuczna wyspa, tak zwana Wyspa Estyjska, która ma być rekompensatą przyrodniczą i stać się nową ostoją dla przyrody i ptaków. Film o wyspie znajdziecie na kanale. Miejmy nadzieję, że porozumienie w końcu nastanie. Bez pogłębienia całej drogi do portu w Elblągu, sam kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną może okazać się bezużyteczny. Sam ruch na kanale rośnie, ale głównie dzięki turystyce i rekreacji, co nie do końca było celem samego projektu. Będę Państwa na bieżąco informował, jak będzie więcej wiadomo w tym temacie. Polecam również inne treści na kanale, na którym znajdziecie materiały dotyczące portu w Świnoujściu, czy na przykład materiał, w którym prowadzę hipotetyczne rozważania, co może się stać, jeżeli zostanie przerwana tama w Solinie. Linki umieszczę w opisie. Odnośnie portu w Elblągu zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A Wy co o tym sądzicie? Proszę o napisanie opinii w komentarzu. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne filmy. Pozdrawiam i do usłyszenia.